Piątkowy poranek przyniósł kolejny raport o nowych zachorowaniach w Suwałkach i powiecie ziemskim. Odnotowano od wczoraj 13 nowych zakażeń, z których 12 jest w mieście Suwałki, jedno wśród mieszkańców powiatu. Aktywnie zakażonych jest 290 osób. Od początku pandemii pobrano 2831 próbek do testów, wykryto 626 zakażeń, 489 w Suwałkach i 137 w powiecie ziemskim. Po naszych wcześniejszych publikacjach i zapytaniach dotyczących niezgodności w powiatowych i wojewódzkich statystykach covidowych, wczoraj do redakcji wpłynęło oświadczenie Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego. Czytamy w nim: wszystkie dodatnie przypadki zakażeń SARS-CoV-2 przekazane do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej muszą zostać dokładnie zweryfikowane i sprawdzone zgodnie z zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Każda osoba z dodatnim wynikiem może być zgłoszona w kraju tylko raz. Wojewódzka stacja gromadzi dokumentację osób zgłaszanych z całego województwa. W związku z powyższym może to wiązać się z nieznacznym przesunięciem czasowym w podawanych meldunkach. I przykład takiego przesunięcia mamy właśnie dzisiaj. Według raportu wojewódzkiego w Suwałkach i powiecie ziemskim 0 wykrytych zakażeń. W statystyce krajowej dziś 21 629 nowych przypadków. Zmarło z powodu COVID-19 35 osób, a kolejne 167 z powodu współistnienia COVID-u z innymi schorzeniami, co daje łącznie 202 zgony w ciągu ostatniej doby.